kilku miesięcy jesteśmy w stałym kontakcie z Radą Osiedla i jedną z tematów, który jest poruszany, to pojawiające się co jakiś czas uciążliwości odorowe. Podjęliśmy szereg przedsięwzięć, które mają minimalizować to zjawisko. Jednym z przedsięwzięć, może nie bezpośrednio działających na minimalizację tego problemu, jest pomysł nasadzenia blisko 2000 drzewek w siedzibie naszej spółki. To nie jest akcja symboliczna, tylko i wyłącznie na potrzeby właśnie święta drzewa, w które się wpisujemy tutaj dzisiaj, ale jest to akcja jedna z wielu, która ma doprowadzić do tego, żeby uciążliwości funkcjonowania Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Ostrowie Wielkopolskim były mniejsze. Zakładu instalacji nie przeniesiemy, musimy robić, nie zneutralizujemy żadnymi dostępnymi środkami, instalacjami uciążliwości związanych z raz z dostarczaniem tutaj odpadów, a później ich właściwym przetwarzaniem, ale spółka czyni szereg działań poza tymi dzisiejszymi, które mają te uciążliwości zmniejszyć, zminimalizować. My jako Lasy oczywiście dość aktywnie wpisujemy się w tego typu działania, uczestnicząc już od kilku lat tu na terenie miasta Ostrowa w akcji sadzenia drzew, która odbywa się co roku w październiku i na tą akcję również zapraszamy 20 października, więc niebawem. Zapachów z tego składowiska nie czuję, w ogóle przez całe lato nie czułam i tego nie było. I zapewniam Państwa, że właśnie te drzewa, sadzenie tych drzew jest ochroną przed tymi niekorzystnymi zapachami. Ma Pani wyjątkowe szczęście, bo tak? Ja też mieszkam na Zymcowie, wie Pani? Kawałeczek dalej stąd i powiem raz, że tyle razy tutaj leciało z tego wysypiska, że naprawdę... Nie, my jesteśmy świadomi, że pewien problem związany z funkcjonowaniem właśnie w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego składowiska, dużego składowiska, będą się pojawiały. Naszą rolą jest szukanie wszystkich dostępnych mechanizmów prawnych, technologicznych, aby minimalizować te skutki. To nie jest tak, że zamiatamy temat pod dywan i pragnę Państwa zapewnić, że te informacje, które będą przekazane po raz już któryś o działaniach, które zostały podjęte i jeszcze raz mówię, tych, które zostaną podjęte w ramach dostępnych jak gdyby praktyk, zostaną przez władze Ostrowa Wielkopolskiego, a szczególnie operatora, jakim jest spółka RZZO, załatwione sprawy. Kiedy mieszkańcy Zemcowa będą mogli bez obaw otwierać okna? Tego nie wiem, te uciążliwości pewnie będą występować zawsze, nawet jak zniwelujemy tutaj, co jest niemożliwe, ale ograniczymy w sposób zasadniczy nieprzyjemne zapachy unoszące się tutaj z instalacji, ze składowiska, no to będą tutaj przyjeżdżać samochody, które te odpady będą dostarczać. Ten problem nie istniał od zawsze, on się pojawił w ostatnich latach i ten odór, on się pojawia falami. To z zegarkiem w ręku można określić, godzina 19 latem, trzeba zamykać okna, uciekać do domu. Zakład RZZO powstał i zaczął swoją działalność w 2016 roku i nie jest żadną tutaj tajemnicą, że od tego czasu przyjeżdża 3 razy tyle odpadów. Przedtem przyjmowaliśmy 35 tysięcy odpadów na kwaterę co roku, a w tej chwili jest to blisko 100 tysięcy. W związku z tym problemy są większe. Poza tym, proszę Państwa, nie jesteśmy jedynym miejscem, gdzie powstają odory. No, są obok inne uciążliwe instalacje. Widzimy to, diagnozujemy to. Wydaje mi się, że poprawnie zdiagnozowaliśmy problem i podejmujemy szereg działań, które mają te problemy zminimalizować.